hej kochani, z tej strony Tiariel i witam was w kolejnym odcinku średniowiecznej opowieści. No wszystko tu przepięknie wygląda, nie mogę się napatrzeć na tę okolicę, uwielbiam. Henford, oczywiście w tle słyszycie szczekanie mojego psa, ale musicie mi i jemu to darować. Już przechodzimy do rozgrywki. Widzieliście na cutscence, z kim rozmawiał Sigrid. No niestety, pewni ludzie potrafią wykorzystać ból i cierpienie innych, żeby ich na swoją stronę przekabacić. Dobra, co my tu mamy? Co to jest? Owsianka z nasion, weź ją tu schowaj. Chodź, kochana Elizabeth, ty już wstajesz. Dobra. Podejdź tu, proszę. Tak, na pewno 24 godziny w grze, już dawno to było. Dobra, kochana. Chodź może tutaj. Rozrzuć karmę w okolicy, zbierz nam jajka. Oczywiście zmień sobie strój na może dzisiaj ten? Może być ten. Rozsiewaj plotki o Barabara. No to nie bardzo w twoim stylu. Dobra. O, oczywiście się pszczoły pokąszą. Zbierz te jajka. Zebrałaś jajka. Zaraz zobaczymy, jakie tu mamy. Wiesz co? Posprzątaj w tym czasie, kurnik. 4 jajka, 2 z możliwością wyklucia. Tu mamy. To oczywiście wkładamy. Dobra, tu idź po... Sprzątaj, jest nasza krówka. Bardzo proszę, wyczyść ją w pierwszej kolejności. Nakarm i koniecznie ją wyduj. To zrobimy to w tej kolejności. Dobra, czyścisz ją. Czy ty ją wydoiłaś? Chyba nie. Dobra, to ją też wyduj. Wejdź w związek, no tak. Jak tam dzieciaki, bo wy zaraz idziecie, o kogut nam już pieje. Edmund, trzeba by wstawać, mój drogi. Bardzo cię proszę, chodź sobie, skorzystasz. I oczywiście zmienisz sobie strój. Zmień sobie strój. Może być na ten. Dobra. I ty, mój drogi, też już wstaniesz. I sobie pójdziesz skorzystać tu. I gdzie jest twój pokój? Tu jest. Dobra. Czy ty możesz tu gdzieś zmienić strój? Zmień strój. Dobra. Na ten taki zwykły, codzienny. A my wracamy do Elizabeth. Proszę, kochanie. Alaric zaczyna szkołę i Sara za godzinę. Dobra. Zaraz zrobimy coś do jedzenia. Ty jesteś wściekły. No tak, jak oni mogli mi to zrobić? Nieślubny. Sigrid nie prosił się o przyjście na ten świat, a i tak musi ponosić konsekwencje wyborów swoich rodziców. No dokładnie, ty jesteś cały czas wściekły. Edmund, ty już się przebrałeś. Ty będziesz jadł później, bo chciałabym, żebyś wybrał się do lasu na polowanie. Natomiast Sigrid, jak skończy, to bym chciała średniowieczne aktywności. Co ty tu chcesz? Rozsiewaj plotki. Co wy z tymi, bo jesteście nastolatkami? To stąd te plotki o Barabara. Idź do kopalni. Czemu nie możesz? Może dlatego, że jesteś nastolatkiem. Dobra, idź do lasu zbierać kłody. W takim razie... Dobra, dzieciaki. Sara, wstawaj, chodź kochana, skorzystasz sobie. No i weźmiesz listek mięty. I ty, kochany, też już wstawaj, skorzystasz. I też weźmiesz sobie listek mięty. Okej, dobra. Dobra, mamy mleko. Nie, kochanie, schowaj parasol. Dziękuję. I już lecimy tutaj. Zobaczymy, co możemy ugotować. Co możemy ugotować ze średniowiecznej książki kucharskiej. Posiłki.
Nie no, chciałabym jednak robić rzeczy, kiedy wszystko mamy, co będzie trudne raczej. Nie wiem, czy nie ustawię sobie tutaj jednak prostego życia. Zupa cebulowa. No nie mamy cebuli. Dobra. Wiesz co, kochana, to chodź może tutaj i weźmiemy gotuj. Ser moglibyśmy zrobić. Jajka na toście to tak trochę dziwnie brzmi. Może zrób ser. Zjecie sobie sera. Idź gotować. A ty, kochana, też tu idź. Jak skończysz, to bardzo proszę, chodź sobie tutaj usiądziesz. I ty sobie tutaj usiądziesz. Okej. Nie wiem, czy wy zdążycie zjeść tego sera. Chociaż Elizabeth powinna go tu szybko. Elizabeth, my musimy wyczyść obiekty, odkurzaj przez 3 godziny. Zmyj naczynia, opróżnij kosz. Dobra. Czy tu mieliśmy gdzieś kosz? Trzeci poziom jest. Mamy ser. Dobra, to chodź ten ser tutaj. I też chodź sobie usiąść, to zaraz sobie tego sera zjesz. Podejdź do stołu. Dobra. Zawołaj na posiłek i zjedz. Bardzo proszę. Saro, ty oczywiście jak skończysz, chciałabym, żebyś zmieniła sobie strój na ten. I ty, mój drogi, też bym chciała, żebyś sobie zmienił strój na ten. Bardzo proszę. Dobra, Sara się przebrała i zaraz będzie szła do szkoły. A ty, kochana, czy możesz to pozmywać? Nie, no nie. Nie haftuj teraz słońce. Proszę. No, skończ to haftowanie. Sara idzie do szkoły. Posprzątaj. I wiesz co? Może ciebie też bym jeszcze wysłała. A nie, trzeba by, żebyś zrobiła coś jeszcze. Bardzo cię proszę, bo panowie przyjdą i będą głodni. Jedzenie w spiżarni. Coś tu mamy. Nie, to nie mamy. Gotowane jajka. O, gotowane jajka moglibyśmy zrobić. A domowe składniki. O, idź zrób masło. Nie mamy soli, byśmy musieli ją kupić. Aha. Wiesz co? Ja myślę, że ciebie też byśmy tu gdzieś wysłali. Bardzo proszę. Doki, idź na targ rybacki, wioska. Idź do wiejskiego sklepu. Kupimy sobie mąkę, kupimy sobie sól. I pięknie. I teraz powinno to wyglądać nieco lepiej. Chodź tutaj, zobaczymy. Domowe składniki. Możesz przyrządzić masło. Już będziesz mogła przyrządzić. Dobra. To chodź przyrządź masło najpierw. Tak, myślę, że sobie jednak tutaj włączymy to proste życie. Tutaj ono mi bardzo pasuje. U Ingrid niekoniecznie ono musi być. Ale tutaj pasuje bardzo. Dobra, co ty tu masz? Schowamy mleko tu. Miód też schowamy. I mąkę też schowamy. I sól też schowamy. I jajka też schowamy. Dobra. Dobrze, włączyliśmy proste życie. Dobra, teraz musisz wziąć porcję. Bo potrzebujemy tego masła w pojedynczych porcjach. Gdzie ty to będziesz kładła? Dobra. Weź porcję, a ja je będę chować do lodówki po prostu. No, wreszcie się skończyło. Okej. Dobra, teraz to spróbuję wyrzucić tu do kosza na śmiecie. Sama zobaczę, czy dzięki temu będziesz mogła wyrzucić śmiecie.
Bo tu miałaś takie w... Aha, nie możesz podejść do tego kosza. Dobra, zaraz go przestawimy, kobieto. No i zobaczymy. A teraz wyrzuć śmiecie. No, teraz możesz. I jest, zaliczyło nam opróżnienie kosza. Dobra, Sigrid wrócił ze świeżo zebranymi kłodami. Jest też głodny i musi się iść umyć. Wiesz co, Sigriku? Idź się wykąp. A w tym czasie Elizabeth na razie zostaw konia i zostań sprzątanie, bo musisz coś zrobić do jedzenia. Tu nie możemy nic. Dobra. Tu możemy gulasz warzywny na ostro. No to dobra, idź zrób gulasz warzywny na ostro. Super. I wrócił też Edmund. Edmundzie, czy ty polowałeś, tak? Bardzo dobrze, to chodź tutaj. Pokrój mięso. I tu też pokroisz mięso. Dobra. I oczywiście mięso chowamy do spiżarni. I ty, mój drogi, chodź do Aresa. Gdzie jest nasz Ares? Ty możesz to sprzątnąć i bardzo proszę, zdejmij z niego siodło ogólnie. Dobrze, i teraz bardzo proszę, chodź. Opieka nad koniem, wyczyść mu kopyta. No cudowny jest Ares. Wymasuj mu szyję. Musimy mieć maksymalne relacje. Dobra. Czwarty poziom gotowania. No i pięknie, weźmy ten gulasz. Tu. Dobra. I wiesz co, kochana, ty też byś sobie skorzystała. Chodź, skorzystaj. I oczywiście listek mięty. Mam moda, który sprawia, że nie wyciągają telefonów, ale niestety działa on tylko na inne grupy wiekowe niż nastolatki, więc nastolatki nadal latają z telefonami. Dobra, i jak skończysz, to ty sobie tu usiądziesz, ty też chodź sobie tu usiądź. Co ty robisz, Edmundzie? Nie, no co ty z tym haftowaniem krzyżykowym? Chodź tu. Spróbuj do niego jakoś, podziel się teoriami spiskowymi. Spróbujcie sobie zagadać. A ty narzekaj na bycie nieślubnym dzieckiem. Bardzo dobrze. Nie, na razie nie zapisujemy. Dobrze, Elizabeth, ty teraz, skoro wszyscy tu są, zawołaj na posiłek. A jak to zrobisz, to ty, kochana, pójdziesz zamiatać do perfekcji. Ale nie z tą miską. O, matko, dobra, no sama ci kazałam. Ty, Sigriku, chciałabym, żebyś sobie ćwiczył trochę logikę, bo miałeś to robić. Nie ty, tylko Sigrik miał ćwiczyć logikę. No ale ty jesteś ten wściekły i wampir przekreślony, bardzo dobrze. Dobra, i ty, Edmundzie, zobaczymy. Nie tu. Średniowieczne aktywności. Nie lubi głębokich przemyśleń, a możesz nie lubić. I bardzo proszę, mój drogi, idź do kopalni. Dobra, a ty, kochana, gdzie masz swoje jedzenie? Bo coś ty z nim zrobi... O, tutaj, weź to zjedz do końca. I idziemy do naszego ogrodu, bo jeszcze tu nie byliśmy, a mamy może rzeczy do zebrania. Zbierz cały plon, chodź. O, tu jest coś do opryskania przeciwko owadom. I co my tu mamy? Ogórka. Tu jest pszenica, jarmuż, dobra. Kapusta, por, świetnie. Chodź jeszcze tutaj, uspokój pszczoły, zbierz miód. I to, uspokój pszczoły i zbierz miód. A tobie bym chciała, Sigriku, żebyś podszedł tutaj. I... O, sukienka, jak się jest, to się psuje, dobra.
I jak podejdziesz, to zawołasz naszego Aresa. Jest Ares, tylko Sigrid gdzieś po las. Nie będziesz tutaj, chodź bardzo proszę, osiodłaj go. Elizabeth, chodź tutaj, słoneczko, miałaś jeszcze, wyładuj i przenieś, rozwieź na sznurku do prania. I bardzo proszę. Dobra. Dodaj środek dodatkowy, dodaj rumianek. Bez parasolki prosimy. Weźmiemy tutaj, że nie ma parasolki. Ciekawe, czy to zmniejszy ilość otwierania tej parasolki. Zobaczymy. Dobra, kochana, chodź jeszcze tutaj. Mamy też nowe mięso, więc mogłabyś zrobić trochę domowe składniki. Tu by trzeba było po to pójść. Solone mięso dla rodziny. Chodź, zrobisz sobie solone mięso dla rodziny. Tutaj pewnie nic z produktów mielonych. A, moglibyśmy mąkę, bo mamy ziarno pszenicy. No i super. Aha, bierzecie, a ja was nigdzie nie wysłałam. Bardzo proszę, ćwicz omijanie beczek. A ty tutaj robisz. Zaraz wrócą dzieciaki, ale mają gulasz. Piąty poziom gotowania. Elizabeth, super to rozwijasz. Tylko gdzie ty to, kobieto, postawiłaś? A tu jest, dobra. Bo już myślałam, że tego nie znajdę, ale jest na szczęście, więc okej, schowamy to do spiżarni. Dobra, bardzo cię proszę jeszcze, chciałabym, żebyś skorzystała z tych jeszcze średniowiecznych interakcji, aktywności. Idź na rynek. Idź, kochana, na rynek. Zobaczymy, czy coś tu będzie można kupić. A ty wyćwiczycie omijanie beczek. No i pięknie. Edmund niedługo wróci z kopalni i będzie potrzebował trochę odpoczynku. Koniec ze szkołą. Dobra. Saro, kochanie, ty się czujesz naprawdę kiepsko. Wiesz co? Chodź, skarbie. Ja myślę, że ty może idź się zdrzemnij chwilę. Natomiast ty, mały łobuziaku, czujesz się świetnie. I ty, kochany, miałeś... Co tu masz? Pokonaj drabinki 3 razy. No dobra. No to idź się bawić. Szafir! Jeju, o takie pieniądze można mieć. No dobra, przyda nam się to. A jak wy macie, możesz to przenieść do Edmunda, bo my musimy nazbierać. Tak, dobra. Wiesz co, chodź, Edmundzie, ty przede wszystkim idź weź prysznic. To ci jest potrzebne. Elizabeth niedługo wróci. Sara poszła się położyć. Idź, Edmundzie, idź, nie myśl tam. Aha, czyli ona tam nic nie kupowała niestety. Aha, kupiła losowo. Lilię, no może być. Ale ja bym chciała, żebyś ty mogła coś wybrać do kupowania. To może tu musisz. Aha, teraz nie będziesz mogła. Wioska. Odwiedź lekarza wiejskiego. Idź na targ mięsny. Las. To idź na żerowanie, kochana, jeszcze. Edmundzie, czemu ty się nie poszedłeś umyć? Wiesz co? Ja myślę, że ty musisz się wykąpać. Wykąp się. Proszę bardzo. Alariku, jak ci idzie? Z tymi drabinkami. No, już je pokonałeś. Dobra, to na razie wystarczy. Chodź, przyjdź sobie tutaj, weź porcję. Dzieci pewnie z łuku strzelać nie mogą. No tak myślałam. Ale mógłbyś pójść gdzieś na ryby, wiem. To by był całkiem dobry pomysł. Tylko gdzie tu jest jakieś miejsce do łowienia ryb? O tu! Bardzo proszę. Idź na ryby, kochany. Jak zjesz. Zjadaj, mój drogi, i lecisz na ryby. Dobrze, Saro. Chodź, kochana, ty też sobie weź porcję. Musisz coś jeść, słonko. Drugi poziom zwinności osiągnął nasz Ares. Dobra. To
to na razie zostawimy beczki i może dla odmiany poćwiczymy chwilę skoki. Pan kontempluje tu jagodę. Przynajmniej wyglądacie jak trzeba. Niektórzy, bo byłoby za dobrze jakby wszyscy. Cały czas muszę usuwać. Ty, słoneczko, chciałabyś sobie skorzystać. Skorzystaj. Ty, jak się już wykąpiesz, to chodź się chwilę prześpisz. Nie, no nie rozmawiaj z nikim. Bardzo cię proszę, zsiądź za resa. Dobra. I teraz, mój drogi, chciałabym, żebyś może sobie poćwiczył trochę ucznictwo. A Edmund idzie się na trochę położyć. Dobra. Jak tam, Saro? Okej, ty byś chciała się zaprzyjaźnić. Ty masz w zadaniach, musisz się nawet zaprzyjaźnić z owcą, kozą i królikami. Chodź. Kup owce i kozy. No nie pamiętam, czy mamy. Kup sobie taką kozę, miniaturkę i białą owieczkę. Może standardowo, ale okej. I podejdź tu, kochana. Wydaje mi się, że mieliśmy to. Gdzie one są? I bardzo cię proszę, umieść w świecie. O, tak. Dobra. Interakcje społeczne. Pogłaszcz. No, super słodko. Interakcje społeczne. Przytul. Działania to nie. Ty widzę, nie możesz. Dobra. To umieść w świecie jeszcze kózkę. I bardzo proszę, pogłasz. Ciekawe, czy koza się da pogłaskać. Dała się pogłaskać. Porozmawiaj z nią. I interakcje społeczne, przytul. Zaraz wróci. Aha, Alaric ma za małe umiejętności, żeby łowić w tej okolicy. No trudno, Alariku, wiesz co, to chodź sobie, wrócisz i tu usiądziesz sobie. A ty, kochana, jak skończysz, też sobie tutaj usiądziesz. Pisz gniewnie, no dobra, możesz sobie pisać gniewnie, to ci rozwija umiejętności, dobra. Edmundzie, trochę się przespałeś. Ty masz bardzo dużo do zrobienia. Więc chodź tutaj sobie najpierw skorzystasz, a potem pójdziesz i ty sobie poćwiczysz w ucznictwo. A my czekamy, zaraz powinna wrócić nasza Elizabeth. Saro, jak już usiądziesz, to bardzo proszę, błyskawicznie odrabiaj lekcję i ty, kochany, odrabiaj lekcję. Jest, wróciła Elizabeth. Znalazła coś nowego. Nocne grzyby, oho. Znalazła żołędzie, znalazła jeżyny. Wiesz co, kochana, chyba jeżyn jeszcze nie mamy. Tu mamy jarmuż, tu mamy pszenicę. Swoją drogą to mogłabyś... A tu co to jest? Krzew miętowy, kozieradka, łopian. Nocnego grzyba byś mogła tutaj posadzić. I myślę, że mogłabyś tu posadzić dwa razy jeżyny. Chodź, kochana, bardzo cię proszę, zasiej. A ty, mój drogi, potrzebujemy wielu różnych rzeczy, dlatego tym razem ty pójdziesz do lasu na żerowanie. Ty odrabiasz lekcję, a ty, Alariku? Dopiero lecisz, okej. Kochani, mamy tutaj bardzo dużo zadań do zrobienia, więc nie wiem, czy czasem nie zdarzy się tak, że pojawią się też odcinki bez cutscenek, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, tu w tych przetworach to masz jeszcze dużo. Domowe składniki. Chodź, kochana, zrobisz chleb. To musisz porobić.
Wecisz, okej. Okay. Edmundzie, ty ćwiczysz łucznictwo. A czemu ty byś się, chłopie, przy tym nie przebrał? Zmień strój, jak skończysz i na ten. Dobra. I wiesz co, mój drogi, gdzie jest nasz koń? A, tu został. Weź to, schowaj do wyposażenia. Chodź tutaj, napraw przeszkodę. I bardzo proszę, dosiądź. Bo Edmund też musi rozwijać sobie jeździectwo. Bardzo proszę, ćwicz omijanie beczek. A my tutaj gotujemy, robimy chleb. To myślę, że za ciebie schowam do spiżarni. Okej. Mamy zrobiony chleb, który położyłaś nie wiem gdzie. O, tu chyba. Będzie mi ciężko go wyciągnąć. I jeszcze raz domowe składniki. Zrób też koło sera. Gdzieżeś ty ten chleb? O, tu go położyłaś, tak? Dobra, lecimy z nim do spiżarni. Dzięki temu myślę, że będziemy mogli przygotować wieczerzę. Sara i Alaric bardzo się przyjaźnią. No tak, oni są ze sobą bardzo zżyci. Od początku tak było. Proszę bardzo. Jest, mamy koło sera. Też je pewnie tam położyłaś. Tak jest. Zaraz je wyjmiemy. Okej. Dobra, i teraz w posiłkach powinnaś... Nie, to nie jest w posiłkach. To jest jedzenie w spiżarni. Solone mięso? No mamy solone mięso. Ach, może to solone mięso, może trzeba wziąć porcję. Zaraz zobaczymy. Otwórz. Tu jak weźmiemy to solone mięso, weź porcję, tak? To chyba trzeba tak samo. Tu są 4 porcje solonego mięsa. Sprzątnij to, kochana. I teraz może nam się uda jedzenie do spiżarni. Tak, ser, mięso i chleb. Idź, zrób. Dobra, Edmund jeździ, okej. Ty wróciłeś. Czy znalazłeś coś, co mnie ucieszy? Marchewkę. O, nasionko, bardzo dobrze. Nasionko damy Elizabeth. Marchewka nam rośnie na wiosnę. Czy my tu mieliśmy marchewkę? Nie, chyba nie mieliśmy marchewki. To bardzo dobrze, bo ją posadzimy 2 razy. I 2 razy posadzimy też grzyby. A tę resztę damy Elizabeth. I ty musisz, kochany, iść sobie skorzystać. Więc idź skorzystaj. I chodź sobie tutaj, stabilnie usiądziesz. Edmundzie, ty zaraz też kończysz. Raczej nie uda ci się wbić kolejnego poziomu umiejętności. No niestety zaatakują cię robale, kochany. Nic na to nie poradzimy. Elizabeth, no co ty, słońce? Gdzieżeś ty to zrobiła? A, tu jest, dobra. Bardzo proszę, postaw to tu i chodź sobie tutaj usiądź, kochana. Edmund, już wystarczy. Chodź sobie tutaj usiądź. Sigrid też już ma iść usiąść. I bardzo proszę, zawołaj na posiłek i zjedz. Zjedzcie sobie razem. No przepięknie wyglądają przy tym stole wszyscy. Jeden Edmund smutny. Dobra, i kochani, tak. Edmund, jak zjesz, będziesz mógł się iść położyć. Sara, jak zjesz, też będziesz mogła iść się, słoneczko, położyć. Chociaż ty byś się chciała jeszcze pobawić. Czy ty masz jakąś zabawkę tu? Nie bardzo. Czym ty się mogłabyś pobawić? Wiesz co? Możesz iść się pochuśtać. Ty, jak skończysz, kolego, to pójdziesz sobie, skorzystasz. Dobra, i będziesz szedł się kłaść. Natomiast ty,
Ty jeszcze mógłbyś sobie coś się czegoś pouczyć. To jeszcze bym chciała, żebyś sobie pograł w szachy. A ty, kochana, pójdziesz sobie skorzystać i weźmiesz sobie kąpiel. Dobrze, kochani, ja na tym będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i że czekacie na kolejne. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że tak ciepło przyjmujecie tę serię. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, hej, hej!